Szanowni duchowie strażacy, to jest wielkie święto dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajkowie. To dzisiaj, za 110 lat służby pod hasłem Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, jednostka ta otrzymała jakże przepiękny budynek po remoncie. To jednostka ta dzisiaj otrzymała najwyższy symbol, jakim jest sztandar. Ci właśnie duchowie strażacy zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem strażackim, jakim jest złoty znak związku. Za to wszystko, co czynicie, za to, co robicie, za tę służbę społeczną drugiemu człowiekowi, za te tutaj spędzone pomocy, działania ratowniczych, wszystkie dnie, wszystkie noce, za to wszystko, co czynicie dla dobra drugiego człowieka. Niech święty Florian, patron strażaków, zawsze czuwa nad wami. Bądźcie godnymi rycerzami świętego Floriana. Szczęść Boże, szanowni duchowie, na dalsze lata służby. To jedna z jednostek starszych na terenie powiatu mieleckiego, ale codzienną swoją służbą udowadniacie, że jesteście bardzo ważnym ogniwem w ratowaniu życia ludzkiego, mienia i zdrowia obywateli tej gminy, tej miejscowości, a także powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję za waszą gotowość do niesienia pomocy ludziom. Życzę wszystkim wiele sukcesów w tej pracy społecznej, pracy zawodowej. Życzę, by jednostka kiedyś mogła zostać włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dziękuję za tą waszą gotowość. Życzę wam tyle powrotów, ile wyjazdów do waszych rodzin, do tej remizy, którą tak pięknie wykonaliście, a także by święty Florian czuwał nad wami i nad waszymi rodzinami każdego dnia. Czym jest służba ochotnika strażaka? Jest taką samą służbą, skromną, dla swojego środowiska, pod sztandarem Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Każdego dnia druh ochotnik, tak jak druh strażak zawodowy, jeżeli złożył przysięgę, to ma w sercu to, co na sztandarze, służyć drugiemu człowiekowi. Chciałabym podziękować waszym rodzinom, bo bez tych rodzin nie mielibyście czasu za tą wyrozumiałość. Niech święty Florian, patron strażaków, zawsze ma was w swojej opiece i wyjeżdżając do akcji, żebyście z tych akcji wracali bezpiecznie. 110 lat to kawał historii. To jest 5 pokoleń, które wychowało się tutaj przy Ochotniczej Straży Pożarnej Czajkowej. Ja pamiętam od wielu lat tą współpracę z OSP, jej wzloty i upadki. Naprawdę można powiedzieć, że nie było łatwo. I dzisiaj gratuluję tego wytrwania, tej działalności i to, do czegoście doszli, coście osiągnęli. Bo tak jak powiedziałem, nie było to łatwe. Gratuluję wam tej wytrwałości. Życzę wszystkiego najlepszego wszystkim oznaczonym i gratuluję im tego, że zostali zauważeni. Postaram się mówić bardzo krótko, bo ta temperatura pod tymi czapkami prawdopodobnie jest około 50 stopni. Tak to czuję, chociaż stoimy w cieniu. Przyszłość przed wami. Macie piękny obiekt oddany po remoncie. Macie praktycznie wszystko. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Wszystkim oznaczonym życzę, gratuluję. Życzę dalszej mobilizacji do pracy. Pracy, za którą nie macie nic płacone. To jest praca społeczna. I dziś też stoicie już ponad 2,5 godziny. Nikt by tego nie wytrzymał, a strażak wytrzymał. Kończąc, życzę wam wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.